Witam wszystkie wagi i zapraszam serdecznie na prognozę roku 2023. Na początek bardzo dobra informacja. Pluton, planeta transformacji, planeta radykalnych przemian. Ten Pluton, który Ciebie męczył przez ostatnie 15 lat, czyli od roku 2008, będzie przechodził do znaku wodnika. 23 marca Pluton po 245 latach przechodzi do znaku wodnika i dla Was, drogie wagi, ustawi się w trygonie na 21 lat. Co to oznacza? Oznacza, że życie zmieni się radykalnie. Totalna odbudowa, moc, siła, ekspresja, więcej motywacji, więcej wiary. O tym wszystkim opowiem. Chciałam tylko na początek zasygnalizować, że to życie będzie się radykalnie zmieniać, że następuje od marca 2023 Twoja odbudowa i ten czas różnych dramatów, różnych przeżyć, które musiałeś doświadczyć od roku 2008, kończy się i nigdy się nie powtórzy. Pluton będzie jeszcze powracał kilka razy do roku 2024, dokładnie do listopada 2024, krąży między wodnikiem i koziorożcem, w tą i z powrotem, w tą i z powrotem. Pod wpływem jego transformacji są ostatnie trzy daty ostatnich wag, ostatnie trzy. Te osoby muszą się otworzyć nie tylko na swoją siłę, na swoją moc. Pluton jest mocą, Pluton jest siłą, Pluton jest władzą. Musisz stać do swojej władzy, musisz stać do swojej wiary, wykorzystać to, pokazać się taki, jaki jesteś. Jednocześnie te osoby będą miały zapewne do listopada jakieś tematy pożegnania, zostawiania i przepracowania tematów przeszłości. Do Plutona jeszcze powrócę. Rozpoczynamy jednak od początku. Merkury w początku roku, czyli od 1 stycznia, Merkury niestety będzie w biegu wstecznym do 18 stycznia w znaku Koziorożca, ale także Mars, planeta energii, planeta działania, planeta inicjatywy od 30 listopada 2022 do 12 stycznia 2023 jest w biegu wstecznym w bliźniaku. Ten Mars stoi jednak w trygonie dla Ciebie, w pozytywnym aspekcie, a Merkury stoi w kwadracie, w znaku Koziorożca, czyli w niekorzystnym aspekcie do 18 stycznia. Dlatego do 18 stycznia nie podejmowałabym wszelkich decyzji, nie rozpoczynałabym nowej pracy, nowych projektów, nie kupowałabym czegoś, co jest związane z motorem, z techniką, na przykład auta, na przykład kamerki, na przykład telefonu, na przykład czajnika elektrycznego i tak dalej. To wszystko, jeżeli potrzebujecie, proszę do końca tego miesiąca, czyli do 29. Dlatego, że Mars w biegu wstecznym przez następne dwa miesiące do 12 stycznia może oznaczać przestoje, może oznaczać trudności w komunikacji wszelkiego rodzaju, że po prostu pewnych rzeczy może nie być, czy też mogą być ograniczone. Jednocześnie nie jest właśnie to czas na inicjatywy, na zaczynanie, na początki wszelkiego rodzaju, ale macie ze wszystkimi decyzjami poczekać do 18 stycznia. Mars dla Ciebie stoi pozytywnie i ta energia jest korzystna aż do 25 marca, że po 12 stycznia będziesz podejmował odpowiednie decyzje. Bardzo dobry czas na naukę, ale jeżeli Mars jest w biegu wstecznym, to może być, że zmienisz swoje cele, że zmienisz swoje decyzje, że będą inne pomysły, na przykład wyjazdów, że będą inne pomysły studiów, szkół, poszerzania swoich horyzontów. Ci z Was, które mają w tym czasie, to mogą być jakieś tematy sądowe, urzędowe, czekanie na wizę, czekanie na jakieś papiery, czekanie na obywatelstwo, rozwiązanie jakichś tam werdyktów sądowych czy też finalne. To wszystko może się przesunąć i później możesz oczekiwać od 12 stycznia do 25 marca 2023. Ta energia jest przy Tobie, najlepszy czas na naukę, na poszerzanie horyzontów, także na wyjazdy i na przeprowadzki wszelkiego rodzaju. Merkury zaś do 12 stoi w kwadracie i ten Pluton jeszcze znajduje się dla ostatnich osób, jeszcze raz, dla ostatnich trzech dat urodzonych wag,
Chodzi o zakończenie tematów związanych z domem, z przeszłością, z rodziną, z relacjami, gdzie nie czujesz się bezpiecznie, z relacjami w relacjach, gdzie jesteś uzależniony od sytuacji domu, czy to chodzi o twoją relację, czy twoje partnerstwo, czy może być to związane z rodzicami, z mamą, z ojcem, z babcią, z jakimiś uzależnieniami wszelkiego rodzaju i niekoniecznie wchodziłabym tu w jakieś walki, bo to jest Pluton, czyli pamiętaj, że jest w kwadracie i nie należy tutaj z tym walczyć, bo Pluton jest silniejszy. Plutona nie da się kontrolować, to jest bardzo silna energia. Tu mogą się pojawić jakieś emocje, takie jak na przykład w koziorożcu chodzi o strach, o egzystencję. Nie widzę tego, że wam się cokolwiek stanie. Jeszcze raz. Nie wchodźcie w ten strach, nie wchodźcie w te emocje, dlatego że Pluton od marca w Trygonie to jest całkowita odbudowa, to jest wiader w żaglach, to jest, że wagi przez następne 21 lat odbudowują się, zmieniają, mają siłę, mają energię, jeżeli chodzi o tematy inspiracji, kreacji, spełnienia osobistego, więcej miłości, więcej zabawy, więcej seksualności. Tematy dzieci, przyjemności, pozwolenie sobie na przyjemność, pozwolenie sobie na hobby, na pasję, ale przede wszystkim wszystko, co jest związane z hobby, pasjami, kreacjami. Widzę, że tutaj będziecie bardzo zainspirowani i ten trygon Plutona jest siłą, jest mocą, jest odbudową, jest, że będziecie coraz bardziej pewniejsze, coraz bardziej zdecydowane, już nic nie będzie was obchodziło, co myślą inni, jak patrzą inni, nie będziecie czekać na te oklaski od innych, będziecie wiedzieli, co oznacza czuć się wartościowym, czuć pewnym i postawić przede wszystkim na swoje talenty, postawić na swoje predyspozycje. Jednocześnie jest to bardzo dobry czas do przekształcenia hobby w swoją profesję, czy też zarabianie hobby pieniędzy, jest poprawa sytuacji finansowych dla was. Tematy dziecka, tak, że tutaj będzie duży temat, że dzieci będą wam w jakiś sposób pomagać, tak? Czyli ma bardzo dużo inspiracji, czy może właśnie będą pojawiać się także dzieci w rodzinie, czy też dzieci waszych dzieci, czy właśnie wnuczki, które tutaj przyczynią się do pozytywnej zmiany twojego życia, ale Pluton jest władzą, jest siłą, jest mocą i ta moc, jak ten Pluton ograniczał was i tutaj były różne konfrontacje z dramatami wszelkiego rodzaju, tak teraz jest następne 21 lat odbudowa. Wagi są nowe, zupełnie inne, pewne siebie, zdecydowane, ale także no, tutaj będzie bardzo duża inspiracja i zmiany zainteresowań w pozytywnym aspekcie, no bo to jest twoja energia, energia ery wodnika, powietrza, czyli komunikacje, nauka, wyjazdy, przekaz wiedzy, przekaz informacji, kontakty za granicą wszelkiego rodzaju. Coraz bardziej jesteś techniczna, coraz bardziej jesteś nowoczesna. Także no, wiatr w żagle. Gratuluję. Wszystkiego dobrego razem z tym trygonem tego Plutona. Powracamy jednak do teraz. Jowisz znajduje się w Baranie jeszcze w opozycji do 24 maja i tutaj fokus jest na relacje, na partnerstwa wszelkiego rodzaju. Uwaga, Jowisz w opozycji może być tak, że pojawią się nowi ludzie, pojawią się nowe propozycje, pojawią się propozycje współpracy, pracy, szybkiego zarabiania pieniędzy i tak dalej. Uwaga, nie wszystko jest tutaj korzystne, nie wszystko jest prawdziwe. Można popatrzeć na te nowe propozycje. Jest też, że będą wchodzić nowi ludzie, którzy no, przyniosą świeży wiatr w żagle, no, nowe pomysły, nowe idee, ale ponieważ są zaćmienia na osi waga baran, jeszcze później, tak, czyli od 12 lipca 2023 do 29 stycznia 2025 węzły karmiczne przechodzą na twoją oś i jesteś pod wpływem zaćmienia. I będzie tu się bardzo dużo działo. Co to oznacza? Ponieważ węzeł karmiczny przesuwa się na oś baran waga i my mamy nie w kierunku wagi,
ale w kierunku tego barana chodzi o otworzenie się na nowe kontakty, o otworzenie się na nowe propozycje, otworzenie się na nowe impulsy, na nowe pomysły, na nowe otoczenie, a wyjście z tego właśnie trzyma tworzenia sztucznej harmonii, dopasowywania się, robienia tego, co wypada. Może właśnie czasami trzeba się pokazać prawdziwym, autentycznym, iść po linii prostej, zawalczyć o siebie, dbać o siebie i czegoś nie udawać. I tutaj będzie się bardzo dużo zmieniać w partnerstwach. Te osoby, które są jeszcze samotne, które są w niespełnionych partnerstwach, które czekają na partnera, doczekają się go od 12 lipca 2023 do 29 stycznia 2025. Tutaj wszystkie wagi muszą być już w relacjach. Jeszcze wcześniej, czyli najpierw tego Plutona omówiłam, 7 marca, jeszcze wcześniej Saturn, planeta karmy, planeta przeznaczenia, przechodzi do znaku byka. W znaku byka nie ma wpływu na twoje słońce. Saturn stał do tej pory w wodniku w pozytywnym aspekcie i będzie teraz przechodził do znaku ryb. Jeszcze do 7 marca jest ten trygon Saturna, czyli chodzi o twoją profesję, chodzi o twój zawód, chodzi o wskoczenie na drogę powołania. Saturn ci pomaga, kształtuje, proteguje, jest tutaj protekcja dużych osób na jakichś tam wysokich stanowiskach, ale też bardzo dobry czas na spełnienie osobiste, nauczenie się czegoś nowego, na ukształtowanie struktury życia, czy też położenia podwalin do twoich nowych profesji, czy też do nowych własnych działalności. To bym robiła, czy też otworzenie jakiejś własnej działalności, czy rozpoczęcie nowej pracy od 18 stycznia do 7 marca, bardzo dobry czas. Tak? Następnie Saturn będzie przechodził do znaku ryb i w znaku ryb pozostanie do 26 maja 2025. I tutaj razem z tym Saturnem chodzi o temat pracy, chodzi o temat organizowania się w pracy, ale także chodzi o tematy zdrowia. Ponieważ Saturn jest w szóstym domu, może być tak, że wiele wag będzie wykonywało jakąś pracę dla innych. Może będzie tak, że wiele wag będzie się przeprowadzało, będzie zmieniało swoje miejsce. Może pomyśli o wyjazdach, może pomyślicie o kupieniu sobie domu, czy kupieniu nowego mieszkania, czy też stworzeniu tej pracy w zupełnie inny sposób. Ponieważ znajduje się tutaj także Neptun i Saturn będzie łączył się z Neptunem, ale dopiero w styczniu 2025 w znaku Barana, będzie to taki bardzo ważny wtedy czas dla was w tym roku 2025, a teraz wykorzystajcie do marca ten trygon tego Saturna w wodniku, bo takie korzyści, takiego korzystnego Saturna, który naprawdę pomaga ci w profesji, w pracy, w przekształceniu swoich hobby, pasji w profesję, no za 28-29 lat. Następnie właśnie będzie temat pracy, temat organizacji dnia codziennego, w jaki sposób pracuję, jak się odżywiam, czy zwracam uwagę na to, na przykład czy uprawiam sport, na moją kondycję, na moje zdrowie, tematy odżywiania cały czas i widzę, że wiele wag może także wyjechać z tym tranzytem. To będzie też ten Pluton, czyli przeznaczeniowe sytuacje. Pomyślcie, co robiliście od roku 2023, czyli dokładnie ten Saturn przejdzie 7 marca. Od roku 2023 minus 28-29 lat, bo on był wtedy tak samo 2,5 roku. Co się wtedy działo? Czy wtedy były zmiany? 29 lat temu, od roku 2023, co się działo, jeżeli chodzi o profesję, jeżeli chodzi o mieszkanie, jeżeli chodzi o dom, jeżeli chodzi o temat pracy, bo tu musiały być jakieś bardzo ważne wydarzenia. Jednocześnie, ponieważ ten Pluton będzie krążył w tą i z powrotem i nabieracie coraz więcej mocy i nabieracie coraz więcej siły i czujecie się coraz bardziej pewne, takie zdecydowane, zdeterminowane,
ale także ta energia ery wodnika coraz bardziej Wam sprzyja i dopisuje, czyli wszystko, co jest związane także w kierunku nowoczesności i techniki, ale także z zagranicą, bo jest to duży kontakt z zagranicą, czy też z osobami, cudzoziemcami, które są za granicą, czy też, czyli może są w Twoim mieście, bo też tak może być, że przybędą, czy też będą, czy też są, czy będzie ich jeszcze więcej, czy współpracujesz i kooperujesz, ale z tego masz tylko korzyści. Otworzyć się na to nowe, otworzyć się na tą nową energię. 16 maja Jowisz wychodzi z opozycji i przechodzi do znaku byka i w znaku byka pozostaje od 16 maja do 24 maja 2024. Jest to najlepszy czas, jeżeli chodzi o poprawę sytuacji finansowej. Pieniądze płyną. Pieniądze płyną z wszelkich inwestycji, pieniądze płyną od klientów, pieniądze płyną z przyjemności, z komfortu, z radości. Te magii, które nie są jeszcze raz w relacjach, na pewno od partnera, od partnerów, od współpracowników, od jakichś kooperantów, od kogoś z kimś współpracujecie, kooperujecie, czy jakiejś spółki, to mogą być nowe inwestycje, nowe możliwości, ale Jowisz w znaku byka to nie jest jakiś tam pomysł, na nagle zarobię, nie wiem, bardzo dużo pieniędzy, tu jest stałość, tu jest stabilność, tutaj są zabezpieczenia, tutaj są solidne pieniądze. W koniunkcji do Urana, Jowisz będzie łączył się z Uranem i jeszcze są zaćmienia, że pojawi się coś nowego, coś zupełnie innego. Właśnie proszę tutaj w to wchodzić. Będą też różne propozycje i zastanowiłabym się, ale przyjmowałabym tylko to, co jest właśnie takie zabezpieczenie, co daje Ci stałość, co daje Ci trwałość, co daje Ci długofalowość, coś nowego, coś zupełnie innego. Bo Jowisz będzie się łączył także z węzełem karmicznym przy tych zaćmieniach i następnie od 12 lipca 2023 do 29 stycznia 2025 wagi stoją pod wpływem zaćmienia. Te zaćmienia odbywają się 20 kwietnia, już uwaga, zaćmienie Słońca w znaku Barana. Tutaj może być tak, że pewne relacje, te pewne partnerstwa się skończą, jest opozycja, że ktoś zniknie. 16 maja 23, zaćmienie Księżyca w znaku Skorpiona, niespodzianki, wielkie emocje. U Ciebie będzie chodziło o inny sposób zarabiania pieniędzy. Tak, jednocześnie 14 października pierścieniowe zaćmienie Słońca w Wadze, jest to nów Księżyca, nowy początek dla Ciebie, nowe inicjatywy, nowy imidż, zmiany w Tobie, nowe pragnienia, nowe życzenia, zmiany swojego wizerunku, jakiś nowy początek także w relacji i w partnerstwach wszelkiego rodzaju, czy też zawodowego. I 28 października pierścieniowe zaćmienia w byku, nie dotyczy Twojego Słońca, to już ostatnie na osi byk, skorpion. Uwaga tutaj, to zaćmienie dosyć niebezpieczne, to może być tak, nie ryzykowałabym w każdym bądź razie, ale jeżeli chodzi o gry, to możesz tutaj z tym Jowiszem w znaku byka nawet w następnym roku coś wygrać. Do 29 stycznia 2025 grałabym jednak małymi sumami, proszę. Ok? Od 12 lipca 2023 nie ryzykujemy. Czas nie jest teraz, dopóki Pluton jest na pierwszych stopniach i krąży tutaj do roku 2025. Nie podejmujemy się ryzyka żadnego rodzaju, dlatego że jest bardzo niebezpiecznie. Jednocześnie zaćmieniami jeszcze na osi byk skorpion może być tak czarne albo białe, albo wygram, albo przegram, czyli szłabym jednak, poszłabym środkiem, tak? Czyli nie przesadzam i nie wydaję tutaj za dużo. Jeżeli chodzi o energię, pozytywne miesiące, kiedy wagi mają dużo siły, dużo mocy, są zdeterminowane, czują się pewne, czują się zdrowe, do marca 2023, ale przypominam, że Mars będzie w biegu wstecznym do 12 stycznia, czyli od 12 stycznia do 25 marca 2023. Następnie w znaku Lwa od 12 maja do 10 lipca, sextyl, czyli bardzo dobry czas.
jeszcze więcej siły, gdy Mars będzie w znaku wagi od 27 sierpnia do 12 października. Wtedy będzie Mars w Twoim znaku i od 24 listopada do końca roku sekstyl Mars będzie znajdował się w znaku Strzelca i w znaku Strzelca tutaj chodzi o wyjazdy, o nowe inicjatywy. Może będziecie właśnie nie tylko gdzieś wyjeżdżać, ale uczyć się, rozwijać krótkie wycieczki, na przykład w swoim kraju, nowe kursy, poszerzanie horyzontów. Może wy będziecie dawać kursy, może wy będziecie coś tworzyć, także kontakty tutaj z grupą, wymiana myśli, czy też wyjazdy gdzieś z przyjaciółmi. Bardzo ważne, jeżeli chodzi o Wenus w następnym roku, Wenus będzie wyjątkowo 4 miesiące w znaku Lwa, od 20 czerwca do 8 października, czyli prawie 4 miesiące, będzie także od 23 lipca do 4 września w biegu wstecznym, ponieważ czy w biegu wstecznym, czy w biegu prostym, Lew stoi w pozytywnym aspekcie. Nowi przyjaciele, nowi ludzie, korzyści ze strony przyjaciół, zapoznanie jakiejś nowej osoby w gronie przyjaciół, w gronie ludzi podobnie myślących, zapoznanie kogoś online, też to może być, czyli jest teraz bardzo dużo nowych relacji, ale także stałych. Tu musicie szybko kogoś spotkać, czyli nie piszemy pół roku, ale kogoś zapoznajecie i od razu się umawiać na spotkanie, wtedy będziecie wiedzieli, czy rzeczywiście to kontynuować, czy nie. Ale także protekcja ze strony przyjaciół, korzyści ze strony przyjaciół, korzyści ze social mediów, tutaj możecie, czy z internetu, ale także wszystko, co jest związane z grupą, współpracą i kooperacją. Ta energia i Pluton w Trygonie na następne 20 lat. 21. Gratuluję. Życzę Wam wszystkiego dobrego, wszystkiego pięknego. Życzę dużo mocy, dużo siły, dużo przebojowości, odwagi do siebie. Ten Pluton będzie Wam pomagał, ale także Jowisz. Ja zapraszam do siebie do konsultacji, do porady horoskopu na horoskop roczny czy horoskop na następne lata. Potrzebuję datę, godzinę i miejsce urodzenia. Informacje znajdują się u góry lub pod nagraniem. Zapraszam na warsztaty do Mielna, które odbędą się 4-5 lutego. Informacje znajdują się także pod nagraniem. Tam będę omawiała, co się będzie zmieniało w świecie, jeżeli chodzi o energię od roku 2023 do roku 2044. Pozdrawiam, powodzenia i wszystkiego dobrego. Dziękuję.